Cześć, ja nazywam się DJ Refresh, a to jest DJ Channel. I w drugim odcinku na moim kanale będą goście. Dwóch DJ-ów, o których jest w ostatnim czasie bardzo głośno. A słowo głośno jest tutaj słowem klucz. Bo moimi gośćmi są dzisiaj DJ Głośny i DJ Jegomość. Mogę tak stać, czy nie bardzo? No nie wiem, a co chcesz robić? Tak sobie dostałem. Panowie, jest mi niezmiernie miło gościć Was w moim nowym studio, na moim nowym kanale. Pierwszym gościem miał być Kuba Krawczyk, ale jeszcze nie dorobiliśmy się ekspresu do kawy, więc padło na Was. Bo macie lodówkę. Lodówki też nie mamy, ale jest lód. Dobra. Słuchajcie, na pewno wszystkich interesuje to, jak wyglądały Wasze początki. Jak to się stało, że dzisiaj jesteście w tym miejscu, w którym jesteście, bo tak naprawdę Wasze drogi, z tego co wiem, były na początku zupełnie inne, a połączyły się gdzieś tam dopiero w pewnym momencie i od tego czasu jesteście nierozłączni. Maćku, jak to wyglądało u Ciebie? Z Krzyśkiem nas faktycznie łączy to, że zaczęliśmy w 2011 roku, ale to chyba jest jedyne podobieństwo, bo tak naprawdę nasze drogi były zupełnie różne. Faktem moja przygoda z takim DJ-owaniem, a takim w domu, wiecie, do swojego kotleta, tak zwanego talerzyka, to już w latach 2004-2008, kiedy mieszkałem w Londynie. To były nagrywania jakichś tam setów house'owych, nic specjalnego, czy można byłoby się pochwalić. Faktem zagrałem kilka imprez takich w firmie, w której pracowałem, dla firmy, w której pracowałem. To były Christmas party, jakieś garden party i tak dalej, na różnych nacji świata. Natomiast wszystko się zaczęło po moim powrocie z Londynu w 2011, kiedy otworzyłem firmę. Postanowiłem od razu, że będzie ta firma zajmowała się właśnie oprawą muzyczną, oświetleniową, konferansjerską, wesel. Powiedz, czy to była faktycznie taka decyzja podjęta na samym początku, którą do dzisiaj konsekwentnie realizujesz, że to będą tylko albo głównie wesela? Tak, właśnie, zgadza się. Ponieważ pierwsze wesele, które poprowadziłem w 2012 roku, już było weselem międzynarodowym. Ja postanowiłem... I wtedy już ogłosiłeś sukces. Po tej pierwszej imprezie. Ja po prostu postanowiłem, że moją niszą będą wesela międzynarodowe, ponieważ z racji tego, że znałem język angielski, mieszkałem, widziałem, co się dzieje na zachodzie, jak się tworzą pary, że najczęściej jest to para mieszana, kiedy z Polski jest dziewczyna, a jej wybrańcem, narzeczonym jest Anglik, i to działało w różnych właśnie nacjach. I dlatego postanowiłem się zająć taką, a nie inną niszą. No i to się sprawdziło, to zaczęło się rozkręcać coraz bardziej. Właściwie innych takich imprez okolicznościowych nie prowadziłem. Postawiłem na te wesela, no i to się tak kręci do tej pory. Jasne, czyli w Twoim przypadku to świeże spojrzenie na temat okazało się sukcesem, a jak to było w przypadku Krzyśka? A ja właśnie jestem z tych, którzy zaczynali, wiesz, tutaj wracał podstaw i oranie od, no, od tych imprez. Ja nie chcę powiedzieć, że niskiej rangi, ale takich, wiesz, no, urodzin, imienin, pięćdziesiątek, imprez okolicznościowych, a jeszcze wcześniej grałem w takim, nazwanie tego klubem to może dużo powiedziane, ale to był fajny lokal w moim niedużym miasteczku, który organizował takie dobre potańcówki w weekendy, w piątki, soboty. Targetem byli tak zwani 30-latkowie, czyli to była fajna muzyka, trochę starszych, trochę nowszych rzeczy. I to było jakieś, no właśnie, gdzieś podobne lata, o których Maciek mówi. W każdym razie około 10 lat temu trochę. Powiedz, co się stało, że nagle zdecydowałeś, że zostaniesz jednym z najpopularniejszych weselnych DJ-ów w Polsce? Zawsze trochę tym rządzi przypadek, bo ja sobie zawsze żartuję, że nigdy nie szukałem pracy tak naprawdę, tak w sensu stricte, już nie nosiłem CV-ek i nie prosiłem się nigdy o pracę, nawet wtedy, kiedy jeszcze nie prowadziłem swojej działalności. Po prostu na tą imprezę przyszła kiedyś para, która powiedziała: ej Krzysiek, bo tu fajnie, tutaj się bawimy i bywamy w tym lokalu dość często, a nasza kapela weselna nam z jakichś tam względów zrezygnowała, może ty byś zagrał to wesele, no ono będzie za miesiąc. No i zacząłem szukać w necie informacji, jak takie wesele zagrać. Kiepsko było z informacjami. To prawda. No ale znalazłem tam coś tam i zrobiłem to tak jak się to teoretycznie powinno tradycyjnie robić. Po części, bo jestem DJ, wiadomo, mam szerszy repertuar. No i się podobało, tak? Ale ja dość szybko, bo stwierdziłem, że mogę to robić częściej. Zrobiłem sobie stronę internetową, wtedy ten rynek był trochę inny, tak? Taka trochę pustynia, DJ-ów było dość mało, dość szybko to chwyciło. A ja dość szybko stwierdziłem, że w ogóle nie chcę tego robić, tak jak robią to inni, i też jakby
zmieniłem to wszystko, mówię, muszę to robić po swojemu. Dość szybko się okazało, że jestem w stanie weselami wypełnić bardzo dużą część swojego kalendarza. Wiadomo, że ich stawki są zupełnie inne niż te imprez właśnie jakichś tam urodzinowych, czy takich, które wcześniej grywałem. Więc dość szybko ewoluowałem w tą stronę, no ale trochę dłużej. Ale pamiętam te moje przejścia najpierw w tym małym lokalu, wcześniej w jakichś tam różnych miejscach, gdzie się odbywają takie mniejsze imprezki, które są bardzo trudne, one są ultra trudne, gdzieś tam 40-50 osób na 50 urodzinach jakiegoś wujka. To nie jest wymarzona publiczność do tego, żeby im grać coś fajnego. No, ale też mam to doświadczenie i wiem, że to mnie uczy pokory dużo. Doceniania tego miejsca, w którym jestem dzisiaj i tego, że wiem, jak długą drogę przeszedłem. Myślę, że to nie mówię, że musi uszlachetniać, ale wiem, jakby skąd się wziąłem i pamiętam o swoich, powiedzmy, korzeniach, tak? Mimo, że dzisiaj tak naprawdę, tak jak mówisz, no jest fajnie, no, że po całej Polsce odwiedzam najlepsze miejscówki i jestem bardzo szczęśliwy i trochę te sceny też poszły do góry. Okej, okay, a więc pomimo, że wasze drogi i wasze początki w branży weselnej wyglądały zupełnie inaczej, w pewnym momencie te drogi się połączyły i to chyba wielu osobom z tej branży DJ-skiej weselnej wyszło na dobre, bo od jakiegoś czasu, od kilku miesięcy czy od kilku lat organizujecie szkolenia dla DJ-ów, które okazały się wielkim sukcesem, bo na takie wydarzenia potrafi przyjechać kilkadziesiąt, a ostatnio było chyba 130 osób. Kolejna edycja odbędzie się już w przyszłym tygodniu, 3 i 4 marca. Powiedzcie, co waszym zdaniem zdecydowało, że tego typu imprezy, tego typu eventy odniosły taki sukces i cieszą się takim zainteresowaniem w naszej branży? Wiesz co, Piotrku, mi się wydaje, że sukces wynika z tego, że po prostu przyszedł popyt na tego typu szkolenia. Okazało się, że wielu kolegów chce jednak zdobywać wiedzę, trochę podnieść swoje umiejętności. Zrobił się rynek bardziej konkurencyjny. Coraz łatwiej było zostać DJ-em. Ułatwiło to także zdobycie jakichś funduszy z różnych możliwości pozyskania funduszy z Unii Europejskiej, czy też z gminy, w której się mieszkało. Natomiast no, rynek stał się bardziej konkurencyjny i okazało się, że nie każdy jednak może zarobić na chleb w takiej wysokości, w jakiej chciałby smakować. Zmierzam tutaj do tego, że po prostu szkolenia stały się czymś, co mogło powodować, że DJ, który zapisał się na tego typu wydarzenie, być może skorzystał z wiedzy, którą mu przekazaliśmy i dzięki temu podniósł swoje kwalifikacje o tyle, co pomogło mu jakby czy podnieść cenę, czy zdobyć nowych klientów, czy wskazać jakby kierunki rozwoju, tak, na przyszłość. Mhm. Czyli twoim zdaniem są faktycznie realnie z tego płynące korzyści, z tego, że osoby pojawiają się na waszym szkoleniu, a nie raczej przeświadczenie, że w szybki, w krótki sposób można zacząć zarabiać dużo większe pieniądze niż się oczekiwało, zwłaszcza na początku tej drogi, tak? No nie mogę się wypowiadać za wszystkich uczestników, natomiast no, zdaje mi się, że niektórzy przychodzą z błędnym założeniem, że po takim szkoleniu dwudniowym są w stanie, nie wiem, nagle jakby wynaleźli enigmę i okazało się, że są w stanie w ciągu miesiąca podnieść swoje stawki lub wypełnić kalendarz od A do Z. To nie jest prawda. To jest całkowita praca od A do Z, od podstaw. Tak naprawdę ten plan należy sobie stworzyć i go realizować przez cały rok i po kilku miesiącach, a tak naprawdę po kilku latach można powiedzieć, że wskazówki, które przekazaliśmy, zostały jakby wzięte pod uwagę i to przyniosło jakiś rezultat. Ktoś mi powie, że w ciągu tygodnia czy miesiąca osiągnął sukces skorzystając z naszego szkolenia, to ja nie jestem w stanie w to uwierzyć. Krzysiek, powiedz, co twoim zdaniem zdecydowało o tak dużym zainteresowaniu szkoleń oraz czy po prostu nie boisz się, że w pewnym momencie ilość wyszkolonych osób, a przynajmniej osób, które wybrały się na wasze szkolenia, no nie zacznie w jakiś sposób tego rynku weselnego troszeczkę psuć? Powiem ci tak, mi się wydaje, że to główna rzecz, która zdecydowała o tym, to było to, że my od początku z Maćkiem założyliśmy sobie jedną rzecz, że my jesteśmy bardzo szczerzy tym, co robimy. W naszej codziennej pracy też, ale w tej jak najbardziej. Że my jesteśmy otwarci, że my chcemy mówić tak naprawdę o wszystkim, chcemy mówić prawdę. Czyli nie sprzedawać komuś jakąś wizję naszą, tylko mówić o tym, co my tak naprawdę robimy, co uważamy, że jest skuteczne, co się sprawdza naszym zdaniem, co kiedyś robiliśmy, może z tego zrezygnowaliśmy, natomiast ta szczerość była tą podstawą, więc nie myśleliśmy sobie, nie kalkulowaliśmy, o nie, to zachowam dla siebie, tego nie powiem, to jest tajemnica,
tym się nie podzielę i myślę, że to ludzie dość szybko zrozumieli, ci, którzy do nas przychodzą. I na pewno docenili. Tak, docenili to, że my jesteśmy autentyczni i że my chcemy po prostu, z jednej strony bardzo chcemy im pomóc, później obserwujemy ten rozwój wielu osób i cieszymy się, że może się trochę do tego przyłożyliśmy albo bardziej. Widzimy, jak ktoś wciela w życie nasze rady, bo o to chodzi, tak by to Maciek chciał powiedzieć, że to nie jest magiczne dotknięcie, jakiś ktoś przychodzi, robi sobie, nie wiem, z nami foteczkę na koniec szkolenia, które przespał albo gdzieś tam przeziewał i myśli, że coś się zmieni. On dostaje masę informacji, tylko musi później wcielić w życie. Musi po prostu wprowadzić pewne zmiany albo korekty, albo upewnić się, że jest na właściwym torze i to jest dobre rozwiązanie. Natomiast może liczyć na to, że jak zada pytanie, to my odpowiemy. Postaramy się to powiedzieć, nie powiemy, dorzuć nam 500, to my ci dopiero wtedy powiemy, jak to wygląda, nie. Więc mi się wydaje, że to był ten element, tak? Z drugiej strony my też, nie ukrywam, jesteśmy ludźmi, i nie przypadkiem nas zaprosiłeś, którzy naprawdę doszli do czegoś tutaj i my możemy opowiadać o naszej drodze, o tym, co robimy na co dzień, no to nie teoretyzować. My jesteśmy ludźmi, którzy wiedzą, jak to robić, ale tego nie zrobili. My jesteśmy ludźmi, którzy to zrobili, później popatrzyli wstecz i zastanawiali się, dlaczego nam się udało. I później to przełożyliśmy na nasze szkolenie. I mi się wydaje, że to jest ten atut, nie? Że tu nie ma tej teorii, którą jakby ludziom opowiada ktoś, kto nie jest praktykiem. Jesteśmy praktykami, my każdego roku mamy kilkadziesiąt przyjęć weselnych, tak jak mówię, w świetnych miejscach i możemy o tym po prostu powiedzieć, jak do tego doszło, a że my się bardzo różnimy, nie tylko fizycznie, ale też pod wieloma innymi względami pracy codziennej, to ludzie mają trochę wyboru albo mogą sobie wybrać własną drogę. Natomiast też, jak Maciek podkreślał, no to raczej powinni odnosić te rzeczy do swojej sytuacji, do swoich możliwości, do swoich talentów, a nie tylko do tego, że jakby Maciek to zrobił, czy ja, to my zrobimy tak samo, no bo my staramy się ludzi edukować, a nie sprzedajmy franszyzę swoją i ktoś teraz będzie udawał mnie czy jego, no bo ani to tyle by nie kosztowało, ani swoją drogą nie o to chodzi, no bo to nie zadziała. A czy się boimy? Mi się wydaje, że nie. Wydaje mi się, że wzrost poziomu branży jest tak naprawdę korzystny dla każdego z nas. My nie musimy wtedy udowadniać tak bardzo tej swojej wartości, no bo jeśli rosną stawki wszystkich, to i moje, tak? Jeśli moje się wybijają gdzieś tam ponad pewien poziom przeciętności, tak przeciętność rośnie, to i moje rosną, tak? Jeśli ogólnie klienci są pary młode, goście weselni, w ogóle zaczną być przyzwyczajeni do tego, że poziom DJ jest wysoki, to będą tak samo wysokiego poziomu oczekiwać od wszystkich. Tak, że byłem i tam był ktoś świetny, chcę też kogoś świetnego, nie chcę kogoś takiego sobie. A jeśli sytuacja na rynku była taka, że jest mnóstwo takich sobie, no i nikt nie oczekiwał, że ten DJ będzie świetny, więc dlaczego miałbym mu płacić? No to właśnie to jest to, o czym mówimy, tak? Mhm. Z tego poziomu oczywiście będzie korzystny, ale nie ukrywam, bez dwóch zdań, korzystny dla nas, dla ludzi, którzy sobie świetnie radzą. Jak ktoś jest nastawiony na brak rozwoju, on od kilku lat robi to samo, on się nie chce rozwijać, nie przyjdzie do nas, nie musi. Natomiast sam też we własnym zakresie niczego nie poprawia, nie doskonali i nagle widzi, że ludzie go przeskakują i nic z tym nie robi, tylko psioczy, no to jest jego problem, tak? I go to dopadnie, więc musi jakby obudzić się, otrzeźwieć i powiedzieć, okej, nie pójdę do tych dwóch gości ich słuchać, bo może ich nie lubię, albo przyjdę, okej, zobaczę. Natomiast we własnym zakresie też zacznie szukać wiedzy i gonić tą uciekającą mu rynek. Jasne. Powiedziałeś o tym, że gracie w otwarte karty, o tym, że jesteście prawdziwi. Pytanie, czy właśnie ta prawda, ta wasza szczerość doprowadziła do tego, że DJ-e naprawdę z wielu światów, z wielu obszarów, mam tu na myśli DJ-ów klubowych, ale też takich ortodoksyjnych, którzy wręcz skreczują na swoich imprezach, grają hip-hop, nagle zaczęli się interesować tą przestrzenią i tym świadkiem weselnym, bo przyjeżdżają na wasze szkolenia, macie takie osoby w swoich teamach, czy właśnie to wasze podejście do przekazywania wiedzy, też do współpracy z ludźmi i ta prawda właśnie była sukcesem do tego, że te osoby też się otworzyły i zobaczyły, że to jest coś fajnego. Wydaje mi się, że w ogóle wizerunek wesel się zmienia i o ile kiedyś można było się wstydzić udziału w tej całej hecy, tak, to teraz nie, teraz można się szczycić. Kiedy ktoś ogląda wesela, kiedy ktoś jest na jakichś grupach branżowych, kiedy ktoś widzi zdjęcia polskich fotografów z polskich ślubów, to nieraz może się naprawdę może się zachwycić, bo to są piękne miejsca, bardzo klimatyczne, najróżniejsze, a poza tym też pary, które biorą śluby, coraz częściej chcą robić je po swojemu, tak? Jeśli dla nich, dla ich przyjaciół ważna jest jakaś konkretna muzyka,
albo lubią jakiś klimat, to nieraz chcą po prostu, żeby ten DJ grał im w takim klimacie, chcą kogoś takiego, nie muszą się szczypać z całą rodziną, wybierają, decydują się, dlatego jest po prostu przestrzeń i popyt na takie osoby. A my jednak wchodzimy z założenia, że to jest trochę inne rzemiosło niż bycie DJ-em klubowym. I nawet jeśli chce się dalej być bardzo mocno sobą, to warto pamiętać, że to jest przyjęcie weselne i trochę się pewnych rzeczy od nas być może nauczyć, od kogoś innego. Nawet jeśli chce się zachować oczywiście swoją tą autentyczność wyciągniętą z klubu, no to nie jest klub. I trzeba o tym trochę pamiętać. Nie mówię, że na każdej imprezie taki DJ, który na co dzień gra klubowo, musi grać zupełnie inaczej niż na co dzień. No nie. Ale te umiejętności mu się przydadzą, bo tutaj można naprawdę czasami znaleźć się w takiej sytuacji kryzysowej, kiedy po prostu trzeba sobie z tą publicznością poradzić, no bo to nie jest publiczność, która wyjdzie z tego klubu, pójdzie do następnego, a przyjdą za nich inni ludzie, ci, którzy tu powinni być i ten klimat lokalu się ratuje, nie? Tylko to jest po prostu sytuacja, w której masz kilkadziesiąt osób zamkniętych w jednym pomieszczeniu na x godzin, to z nimi musisz pracować i to jest ta zmiana specyfiki. I wydaje mi się, że my też tym ludziom jesteśmy w stanie pomóc, a poza tym no to jest taka mentalność osób nowych, młodych. Oni po prostu chcą się uczyć, chcą słuchać. To jest dla nich. Wiedzą też, że to jest oszczędność czasu, bo mogą się tego oczywiście nauczyć na własnych błędach, albo przyjść do nas i posłuchać i zaczerpnąć u źródła. Dobrze, powiedziałeś o tym, że nawet DJ-e, którzy są przez parę młodych wybierani w sposób świadomy, bo wiedzą, że ten DJ ma przeszłość. To jest w ogóle powiedziane przeszłość. przeszłość klubową i generalnie ma taki styl mniej weselny, bardziej eventowy, bardziej klubowy, decydują się na takiego DJ-a. Czy taki DJ faktycznie jest usprawiedliwiony takim wyborem pary młodej? Czy on faktycznie, tak jak powiedziałeś, musi mieć na uwadze też pozostałych gości imprezy? Czy on może sobie tłumaczyć to w ten sposób? Okej, to jest wesele pary młodej, para młoda mnie wybrała, gram muzykę według ustaleń i nie interesuje mnie nic więcej. Czy to jest okej? Waszym zdaniem i jakie jest wasze podejście? Ja powiem tak, że w idealnym świecie tak by było. Ale w świecie naszym, który jest nieidealny, oczekuje się od DJ-a przede wszystkim, żeby to była dobra impreza, w miarę dobra impreza, jak najlepsza się da w ogóle. Mi się wydaje, że jest bardzo mało par, które potrafią dźwignąć sytuację, w którym zapraszają DJ-a, wszyscy są niezadowoleni, on gra tą muzykę, którą oni chcieli i oni na koniec są dalej z niego zadowoleni. Nie, oni chcieliby, żeby on zrobił coś, żeby było jak najwięcej ich klimatu, a niektórzy uwielbiają takie niemożliwe misje, żeby był prawie tylko ich klimat, ale żeby i wujek, i ciocia byli okej, byli zadowoleni. I wydaje mi się, że taka para szybciej łyknie sytuację, kiedy ten DJ trochę się ponagina do niektórych gości, a mimo wszystko jednak wybrnie z tego i to będzie impreza dobrze wspominana przez większość, a na przykład na końcu odpali w te tematy już totalnie nieweselne. Dobrze, więc kontynuujmy kwestię związaną z muzyką i teraz zapytam się Maćka. Maćku, czy twoim zdaniem taka impreza jak wesele jest dobrym miejscem na to, żeby DJ spełniał swoje ambicje muzyczne, żeby starał się edukować ludzi, czy jednak, tak jak powiedział Krzysiek, musi mieć ich na uwadze i jednak czasami się podłożyć i zagrać coś obciachowego? Nie jest to taka prosta odpowiedź na to pytanie, można powiedzieć i tak, i nie, w zależności od sytuacji. Ale sam dobrze wiesz, że jest wiele osób w naszej branży z takim podejściem. Skrajny, zarówno w jedną, jak i w drugą stronę. Jest to zadowolona, to ma być para młoda i ja uważam, że wszystkie ustalenia, jakie zostały z nimi poczynione, powinny być spełnione. Jeżeli para młoda nie życzy sobie pewnego gatunku muzycznego, pewnych utworów, ma jakąś czarną listę, cokolwiek by wskazywało na to, że nie chce, żeby się pojawiło coś, to jeżeli taka para młoda wynajmie mi na wesele, to będzie miała tą pewność stuprocentową, że to się nie pojawi. Natomiast ktoś, kto chce jakby pokazywać ambitniejszą muzykę i twierdzi, że on nie gra disco polo, natomiast jeżeli podpisał umowę z parą, która sobie takie disco polo gdzieś po trakcie rozmów przekazała, że chciałaby, aby pojawiło się u nich na weselu, no to robi coś wbrew parze młodej, wbrew swojemu klientowi. Czy jest to słuszne? Uważam, że nie. Można w trakcie komunikacji, projektowania całej komunikacji, tak? Ja, świat i tak dalej, już zakomunikować, nie gram disco polo, proszę nie zgłaszajcie się do mnie, mówimy o disco polo, to może być rock and roll, to może być, nie wiem, zupełnie inny rodzaj muzyki, tak? Nie zgłaszajcie się do mnie, nie będzie tego u mnie, więc musicie poszukać innego DJ-a. Także najważniejsze chyba tutaj jest szczerość. Dobrze, słuchajcie, co waszym zdaniem jest najważniejszym elementem do osiągnięcia sukcesu w branży weselnej? Jeden element wskazać, to nie jest taka prosta rzecz. Dobrze, można wybrać trzy.
Można wybrać trzy. Czy wydaje mi się, że trzeba to robić z serca, z pełnego serducha, mieć taką pasję w sobie do tego. To jest zawód, który wymaga wiele wyrzeczeń. Przy, że tak powiem, kilkudziesięciu weselach, jak wspomniał Krzysiek, trzeba mieć sporą, dobrą kondycję fizyczną również i psychiczną. Dlatego Krzysiek jest teraz na diecie, tak? Przed sezonem. Liczyć się z tym, że nie jest się w domu, kiedy rodzina idzie na plażę lub po prostu gdzie spędzić czas do kina, ty jedziesz na wesele, zarabiasz pieniądze, okej, jest to twój zawód, ale sami musicie wiedzieć, że przy prowadzeniu kilkudziesięciu, siedemdziesięciu czy stu wesel rocznie, to również takie aspekty mają wpływ na psychikę. Więc ta pasja musi być silna, tak? Chcemy to robić, lubimy to robić i nie uważamy na takie rzeczy jak zmęczenie, bo cały czas to sprawia nam to przyjemność. Drugim elementem, który ma wpływ na to, aby odnieść taki super sukces w branży weselnej, to jest jakby chęć rozwoju się, tak? Chęć podążenia za trendami. Tak jak Krzysiek wcześniej wspomniał, ktoś, kto zatrzymał się 10 lat temu, nie rozwija się, nie chce popatrzeć przed siebie, tak naprawdę stoi w miejscu, cofa się, zostaje w tyle i ciężko odnieść sukces, kiedy nie widzisz, co się dzieje z branżą, która poszła do przodu, a ty jesteś ciągle w 97. Więc ta chęć rozwoju na pewno i patrzenie na trendy jest kluczowa, a co też zaznaczam, jeżeli chcesz obserwować trendy, to nie tylko na rynku DJ-ów, sprzętu, jaki posiadasz, co możesz wymienić, jakie kupić światło, jakie kupić gramofony, tylko obserwuj całą branżę, nie jej wycinek, tak? Są targi ślubne, są czasopisma branżowe, są media społecznościowe, vlogi, różne media, w których możesz naprawdę zdobywać wiedzę, interesować się i być zawsze krok do przodu przed nimi. No tak, i to jest też bardzo ważne, bo trzeba o tym pamiętać, że o sukcesie imprezy, o tym jak ona wygląda, decyduje jakieś grono usługodawców, tak? Yes. Jeśli masz dobrego fotografa, dobrego kamerzystę i nagle masz słabego DJ-a, to ten DJ będzie psuł tą imprezę. To z nim nie będą chcieli później współpracować firmy, które robią imprezy na dobrym poziomie. Więc tak jak mówisz, obserwowanie całej tej branży jest faktycznie to niezwykle istotne. Tak, nie fajnie być tym najsłabszym ogniwem, tylko dążyć do rozwoju trzeba zawsze. My z Krzyśkiem nigdy nie spoczywamy na laurach. Dobrze, miałeś swoje trzy elementy, a dokładnie. No myślę, że tutaj by się znalazło w tej całej wypowiedzi i więcej. Krzysiek, co według ciebie decyduje o tym sukcesie w branży? No to ja myślę, że jest jeden element. Mam nadzieję, że dzieci nas nie oglądają za bardzo, nie? Ale trzeba zapierdalać. Trzeba bardzo, 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 bardzo dużo pracować. Albo mieć dużo pieniędzy i wydawać je na mądrych ludzi, którzy będą pracować za nas, tak? Ale tak naprawdę trzeba pracować bardzo dużo. To jest pierwsza podstawowa rzecz, która jest stereotypem dotyczącym DJ-ów w ogóle, że my mało pracujemy. No tak, bo pojedziesz sobie raz czy dwa razy w weekend na imprezę, cały tydzień masz wolny, popuszczasz muzykę, jest fajnie i spoko, dokładnie, nie? Dokładnie. Ale jakby niezależnie od tego, czy jesteś DJ-em klubowym, czy jesteś DJ-em eventowym, to spędzasz bardzo dużo czasu w pracy, tylko ten czas poza tym czasem, który spędzasz przy konsolecie, w samochodzie i z mikrofonem w dłoni, no to jest takim czasem rozmytym trochę, wiesz. Pracujesz w klubie, to słuchasz dużo muzyki, zgłębiasz to, czytasz, starasz się wiedzieć jak najwięcej, być na bieżąco z trendami, to zajmuje czas. Czas, czyli pracujesz, tak? Jeśli jesteś DJ-em tak naprawdę ślubnym, czy weselnym, eventowym, to jednocześnie jesteś, nie zapominajmy, bo to jest bardzo ważne, biznesmenem, tak? Człowiekiem, który zajmuje się rozwijaniem swojej firmy. I o ile nie jesteś jakimś pracownikiem czyimś albo częścią jakiejś agencji, która cię zatrudnia, no to musisz płacić podatki, wiedzieć jakie płacić podatki, mieć, okej, możesz mieć księgową, tak, ale są ciągle jakieś zmiany prawne, musisz sobie robić marketing, musisz rozmawiać z klientami, to nie jest tak, że przychodzisz, siadasz i grasz. Prawdopodobnie z tą parą musisz się spotkać, wiedzieć jak to zrobić, rozmawiać z nimi, to jest tak wielowątkowe, że szok, to zajmuje wszystko bardzo dużo czasu. Można powiedzieć, że my nieźle zarabiamy, ale jak to podzielisz przez liczbę godzin, którą my poświęcamy, plus jeszcze odpowiedzialność, jaką mamy, plus to całe zaangażowanie, które tego wymaga, no bo to nie jest praca, wiesz, że dzisiaj 8 godzin posiedzę gdzieś z miną cierpiętnika, nie wiem, klikając myszką albo kasując warzywa na kasie w markecie, z samym szacunkiem dla kasjerów marketowych, tylko to jest praca wymagająca motywacji, zaangażowania, entuzjazmu za każdym razem, uśmiechu przy konsolecie, nieważne kiedy, jakby co się zdarzyło tego danego dnia, tak, czy masz dobry dzień, czy zły dzień, to jest jakby ważne, że musisz to wiedzieć, musisz wejść w tą rolę i zaangażować się na maksa. Nie da się tylko troszkę, szczególnie, że no, tak jak mówię, no, to jest bardzo, bardzo wymagające. Potrzebujesz olbrzymią ilość wiedzy, którą musisz albo nabyć, albo,
tam mówię, kogoś zatrudnić, żebyś to zrobił, z wielu różnych dziedzin. Dlatego tak wielu DJ-ów jakby nie chce być biznesmenami, chcą być tylko DJ-ami i nie do końca jakby osiągają ten sukces, bo zapominają o tym. Oni myślą, że dobra impreza wystarczy, coraz mniej wystarcza. Może to jest przykre, może to jest złe, co teraz mówię. Ale tak jest, tak. Sam produkt jest ważny, ale ważne jest też opakowanie, ważne jest też przede wszystkim to, jakie zaangażowanie dasz i jakie później zadowolenie paru młodych dzięki temu uzyskasz swoich klientów, którzy później cię puszczą dalej i zaproponują ci kolejne jakieś zlecenia, czy zaproponują ci kolejnym swoim przyjaciołom. To jest ważne, więc musisz to pamiętać. No i mi się wydaje, że bardzo ważne jest takie właśnie pozytywne nastawienie, które się później odbija wszędzie. No i trzeci element, bo też fajnie mieć trzy elementy, tak mi się wydaje, zacząłem od jednego. Trzeba mieć duży szacunek do ludzi, do tego, że spotkasz na swojej drodze na imprezach ludzi, którymi nie chciałbyś być może muzycznie mieć nic do czynienia, bo oni słuchają, lubią, znają zupełnie inne rzeczy. Nie jesteś zamknięty w klimacie swoim, musisz rozumieć jakby to, że im się podoba coś innego, że nie kupują tego, co ty lubisz. No i doszanować i starać się jakoś sprostać temu, żeby im było fajnie w granicach wyznaczonych przez naszych klientów, przez naszą parę młodą, czy oczywiście ktoś przyjdzie z jakimś głupią prośbą czegoś, co jest na czarnej liście, no to trzeba jakoś wybrnąć i zaproponować coś, co na niej nie jest i co się spodoba. I to jest trudne i to wymaga doświadczenia, jakby warto po prostu się rozwijać, uczyć, myśleć o tym, a nie po prostu tak jakby za każdym razem podchodzić na nowo, tylko myśleć, wyciągać wnioski z tego, co się robiło, co się udało, co nie. Ja uważam, że faktycznie, żeby dzisiaj osiągnąć pewnie w każdej branży sukces, ale przede wszystkim w naszej, bo naszą doskonale znam, trzeba po prostu kochać, uwielbiać to, co się lubi, tak? Bo tak jak powiedziałeś, to, że dzisiaj zagramy imprezę, to moim zdaniem jest tylko ten czubek góry lodowej, którą trzeba gdzieś tam sobie usypać, przygotować przez całą pozostałą część tygodnia. A często są to rzeczy, których nie chcemy robić, których nie lubimy. Spotykamy się z wieloma nowymi sytuacjami, czasami frustrującymi. No ale przynajmniej ja tak mam, ja kocham grać imprezy, kocham prowadzić swój biznes, kocham obcować z tymi ludźmi na imprezach, tak, mimo że czasami doprowadzają mnie do szału i to wszystko sprawia, że przez te nowe rzeczy, przez te trudne rzeczy jestem w stanie gdzieś tam przebrnąć. No, rekompensatą, czy może nagrodą za to wszystko naprawdę są fantastyczne emocje. Mi się wydaje, że z całym szacunkiem do ludzi, którzy robią trochę inne rzeczy z tej naszej działki muzycznej, to nigdzie nie ma takich emocji jak na ślubie, nigdzie nie ma tak silnych wrażeń, które można zobaczyć, tak szczęśliwych ludzi, tak zakochanych ludzi. Panowie, dziękuję bardzo za spotkanie. Myślę, że było ono bardzo owocne. Widzimy się już za parę dni na waszym szkoleniu we Wrocławiu, więc mam nadzieję, że mimo że teraz jest weekend, stanę na wysokości zadania i ten odcinek się jednak pojawi w internecie. Ja na sam koniec jeszcze tylko muszę wyrecytować na youtuberską regułkę. Zapraszam do subskrybowania, zapraszam do lajkowania, dzielenia się tym filmem i widzimy się w kolejnym odcinku na DJ Channel.